Dzisiaj na obiad pełnoziarnisty makaron spaghetti z takim sosem a la boloński, ale z mnóstwem warzyw. Mamy tutaj cukinię, pieczarki, paprykę, marchewkę, cebulę, czosnek, pomidory, no, różne przyprawy. Do tego dużo natki pietruszki jest w środku, dlatego też zaakcentowałam ją na wierzchu. I posypane to jest serkiem owczym. Moja ulubiona wersja makaronu na słodko z twarogiem, miodem i orzechami. Makaron zrobiony z cukinii. To są takie wstążki cukinii, które ugotowałam na parze przez 3 minuty. I taki sos jak to spaghetti po bolońsku, ale z furą warzyw w środku. Tu jest mięso mielone z indyka o zawartości tłuszczu wynoszącej 7%. Pieczarki, marchewki, papryka, też cukinia jakaś tutaj jest, z tego co pamiętam nawet boczniaki, czosnek i cebula. Często robimy taki sos w dużej ilości, mrozimy go potem w słoikach i mamy gotowy obiadek. Czy polecam Wam też taki patent i polecam Wam makaron z cukinii. Dzisiaj na obiad żytni makaron pełnoziarnisty z twarogiem, suszonymi morelami i śliwkami. A to, co tutaj jest takie pochlapane, to jest krem śliwkowo-jabłkowo-cynamonowy, o właśnie taki. I ten krem jeszcze jest, nie wiem czy będzie, jak wrzucę już ten film, dostępny w Biedronce w ramach akcji tam Tydzień Herbaty czy coś w tym stylu. Polecam Wam, ponieważ jest przepyszny. Dzisiaj na obiad spaghetti, takie trochę a la puttanesca, ale wersja bardziej białkowo-warzywna, bo oprócz anchois mamy tutaj aż dwa steki z tuńczyka, mamy od groma pomidorów, więc jest mniej makaronu niż w oryginale, więcej białka i więcej warzyw. Moja porcja Tomaszowa, idziemy jeść.